Witajcie. W tym filmiku pokażę Wam, jak napisać e-mail zgodnie z zasadami netykiety, o których poczytać możecie sobie w podręczniku Lubię to 7 na stronach od setnej do 101. Chociaż gorąco zachęcam Was do tego, abyście przed wykonaniem zadania przeczytali cały materiał aż do strony 105. Tym bardziej, że wykonywanie zadania zaczniemy sobie niejako od końca. A mianowicie przygotujemy podpis automatyczny i teraz wiem, że u każdego dostawcy internetu będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. Trochę inaczej będzie to wyglądało na Gmailu, trochę inaczej na Onecie, trochę inaczej na WP i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę pokazywał tego we wszystkich tych przypadkach. Wiem, że każdy z Was posiada konto na platformie Microsoft Office 365. Przechodzimy sobie do office.com, logujemy się, ja już jestem zalogowany. Klikamy sobie na Outlook. Jeżeli jest taka konieczność, logujemy się. I teraz w Outlooku przechodzimy do ustawień. Klikamy najpierw koło zębate, później ten link. Redagowanie i odpowiadanie. No i tutaj właśnie wpisujemy sobie nasz automatyczny podpis. Zamykamy i przy tworzeniu nowej wiadomości nasz automatyczny podpis zostanie automatycznie wygenerowany na końcu każdego e-maila. Stworzymy sobie teraz nowy e-mail. W moim przypadku będzie on dotyczył zaległej pracy domowej. Zaczynamy od powitania. Mogę tutaj używać, a nie, nie mogę. Wcięć. Znaczy mogę, ale dobrze, niekoniecznie chcę. Tutaj widzicie, jeżeli popełnimy błąd, automatycznie zostanie nam to podkreślone na czerwono. Warto korzystać ze słownika, o ile oczywiście mamy taką możliwość. Tutaj piszemy tekst jakby w HTML, w formacie HTML, dlatego mamy tutaj dostępne opcje formatowania. Gdybyśmy używali tylko i wyłącznie formatu tekstowego, niestety nie mielibyśmy takiej możliwości. Rozwinięcie. I zakończenie. Tak jak mówię, podpis jest już tutaj. Tak jak możecie teraz zobaczyć, w liście panuje pewien porządek. List ma powitanie, podpis, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nie chodzi o to, żeby stawiać enter po każdym zdaniu,
warto jednak używać akapitów, czyli stawiamy Enter po każdym akapicie. Teraz przejdziemy do omówienia pól do, DW i UDW. W polu do wpisujemy adresatów listu. Mogą to być na przykład uczeń 1, uczeń 2. W polu DW, które oznacza tyle co do wiadomości, wpisujemy na przykład wychowawcę, a nie musi to tak zawsze być. Chodzi w tym przypadku o to, że moją wiadomość otrzyma uczeń pierwszy i uczeń drugi, a kopię tej wiadomości otrzyma wychowawca danej klasy. Przy czym wychowawca będzie znał adresy uczniów, do których wysłano tego maila, a także uczniowie będą wiedzieli o tym, że kopia została wysłana do wychowawcy. W sytuacji, kiedy chcemy ukryć adresatów listu, używamy pola UDW. I możemy tutaj wpisać na przykład dyrektora. W tej chwili tego maila dostaną uczniowie. Będzie wysłana kopia tego maila do wychowawcy i wychowawca będzie znał adresy uczniów, do których wysłano tego maila, czyli ten adres i ten adres, a ukryta kopia zostanie wysłana do dyrektora. W sytuacji, w której chciałbym, aby żaden z adresatów nie wiedział o tym, że wysłałem tego maila do innego, wpisuję wszystkie adresy w polu UDW. Wtedy żadna z osób, do której wysyłam maila, nie będzie wiedziała o tym, że wysłałem tego maila do pozostałych osób. Czyli uczeń 1 będzie myślał, że tylko on otrzymał tego maila i nie zobaczy adresów pozostałych osób, do których ten mail został wysłany i tak dalej. Jest to całkiem niezłe rozwiązanie. W przypadku, gdy obawiamy się, że nasz mail mógłby trafić do adresata, który nie jest powołany do jego odbioru. Wtedy osoba taka nie zobaczy adresów pozostałych osób, do których wysłaliśmy tego maila. Pamiętamy i my jednak wtedy, że te pola pozostawiamy puste. Chcąc udowodnić, że faktycznie termin upłynął 15, możemy jeszcze załączyć do maila zrzut ekranu z systemu, aby dodać załącznik klikamy dołącz i mamy tutaj następujące opcje. Możemy wysłać plik z komputera, z chmury albo przekazać plik do udostępnienia. Przechodzimy sobie więc do Teamsów, do zespołów. Klikamy klawisz FN i PRTSC, czyli Print Screen. Otwieramy sobie program Paint. Wklejamy używając Ctrl-V. Tutaj oczywiście ten termin mamy, że on upływa w dniu dzisiejszym, 16. Ale tak jak mówię, ten mail, który dzisiaj tworzymy, jest, który ja tworzę, jest tylko przykładem dla Was. Zapisuję. Na przykład tak go nazwę. I dodaję z komputera. O tutaj. Ten plik pojawił się nam w załącznikach.
klikam na wyślij i w ten sposób wykonaliśmy zadanie, ćwiczenie, przepraszam, szóste. Czwarte, piąte, i drugie. Pozostało nam jeszcze ćwiczenie pierwsze i ćwiczenie trzecie. Ćwiczenie trzecie to jest odpowiedź na list, a jednocześnie ćwiczenie pierwsze to jest po prostu przeklikanie po wszystkich tych folderach i sprawdzenie ich zawartości. Nie będę tego robił, bo nie chciałbym Wam ujawniać danych osób, które ze mną korespondują. Wezmę sobie tylko teraz na skrzynkę odbiorczą i otrzymałem wiadomość, którą wysłałem sam do siebie. Tutaj oczywiście na dole mamy informację o tym, że dostarczenie do grupy adresatów nie powiodło się, no i nie miało prawa się powieść, gdyż takie adresy nie funkcjonują w naszej bazie. Niemniej ja swoją kopię listu dostałem, tak? Tutaj, jak widzicie, mam załącznik, mogę go obejrzeć od razu w programie Outlook. I teraz muszę odpowiedzieć na ten list. Aby odpowiedzieć, klikam na trzy kropeczki, odpowiedz. I piszę odpowiedź. Na przykład i tyle. I odsyłam. Tym sposobem wykonaliśmy ćwiczenie pierwsze i trzecie. Mam nadzieję, że filmik rozjaśnił Wam nieco zasady tworzenia listów, a także użycie pól do, DW i UDW. Gdybyście potrzebowali dodatkowej pomocy, piszcie pytania w komentarzach. W opisie filmu zamieszczam jeszcze dodatkowy filmik, w którym zostało szerzej wyjaśnione zastosowanie pól do, DW i UDW. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmiku.